Cześć, z tej strony Femeber, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotracka i dzisiaj jest już idealny FPS, jest już wszystko w porządku jak najbardziej, mam całe 30 FPS-ów i okazało się, że tak jak podejrzewałem, nie włączyła się w ostatnim odcinku karta graficzna, ta która powinna się włączyć, z racji tej, że coś mi się zrąbało ze sterownikami do karty graficznej, które już sobie ściągnąłem najnowsze, takie troszeczkę nowsze. I już jest wszystko w porządku, karta się włącza, także bez żadnego problemu. No tak jak teraz, taki ewentualnie od czasu do czasu jakiś spadek FPS-u będzie, ale poza tym nie powinno być źle. No chyba, że będzie deszcz i wjadę do miasta, no to wtedy naprawdę spada ten FPS, ale to też nie ma jakiejś super tragedii w porównaniu do tego, co było ostatnio. W każdym bądź razie, dzisiejszy odcinek też będzie krótszy, ponieważ nikt z Was nie zadał żadnego pytania. Widocznie już odpowiedziałem na wszystkie pytania, które mogłem odpowiedzieć. Nie macie żadnych więcej pytań. Jednak chciałbym jeszcze, no oczywiście, wykorzystać jakoś ten czas i powiedzieć o pewnych sprawach, pewnych moich przemyśleniach też co do niektórych serii. Cóż, więc może zacznę od... może na razie od planowanych serii. Jeżeli chodzi o portala w kooperacji, seria albo wypali, albo nie wypali. Dlaczego? Dlatego, że mój kolega, z którym mam to nagrywać, ma warunki domowe takie, a nie inne i nie za bardzo może się okazać, że nie za bardzo będzie mógł mówić do mnie. No, oczywiście, no, w jakim stopniu to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, nagramy pierwszy odcinek, zobaczę jak to wyjdzie. Jeżeli stwierdzę, że nadaje się to do oglądania i widać w tym naszą jakby kooperację, czyli tą współpracę, no to oczywiście to wrzucę. Jeżeli tak się nie stanie, no to raczej zrezygnujemy z tej serii i może nagram z kimś innym, jeżeli nikogo innego nie znajdę, no to wtedy po prostu zrezygnuję z tej serii, a szkoda, bo naprawdę z chęcią bym zagrał w kooperacji. Dobra, to a propos portala. Co dalej? No może dalej planowane serie. Już dawno zapowiadałem te serie z Minecrafta, dwie, które mają wejść. Nie pojawiały się dlatego, że mówiłem wam wcześniej o tym, że nie mam na razie póki co czasu, jest koniec roku, tak, i musiałem się przypilnować. W dalszym ciągu została mi chyba jeszcze jedna rzecz do poprawienia, ale to już jest, dosłownie mówię, jedna rzecz i to w miarę łatwa. I na dodatek nie wiem jeszcze kiedy to poprawię, muszę się po prostu umówić w szkole i tyle. W każdym razie już mam generalnie wszystko zaliczone, oprócz mówię tego jednego sprawdzianu, także myślę, że teraz już będę miał więcej czasu. No i oczywiście ten czas będę starał się poświęcić właśnie na nagrywanie. Także z Minecrafta te serie myślę, że się pojawią wkrótce. Wkrótce też myślę, że wrzucę kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac, bo kupiłem po to tą grę, żeby z niej robić jakieś odcinki, a na razie wyszedł jeden i to pół roku temu chyba prawie, także tak to wygląda. Co jeszcze? Zjedźmy sobie na razie naprawy. Pas. Jak ja tam jeszcze planowane wpisałem? Szczerze mówiąc nie pamiętam. Na pewno portal, na pewno dwie serie z Minecrafta i to chyba wszystko, nie wiem. Być może coś jeszcze. Dobra. Odnośnie w sumie jeszcze tego planowanych serii, tak. Minecraft Hardcore. Myślę, że będzie... odcinki będą się z tego pokazywać co tydzień. Bo to będzie taka seria dosyć, no... regularna. Co do Minecrafta City on the Island. Z tego na pewno odcinki nie będą co tydzień. Minimalnie co dwa tygodnie jeden odcinek i to też nie zawsze. No, bo... czemu to się wszystkiego dowiecie, ja tam wszystko wytłumaczę w pierwszym odcinku. Także nie martwcie się. Dobra, czyli planowane serie mamy załatwione. Jeszcze jedno a propos Minecrafta, z tym, że tym razem już a propos
Kancia z tych przygód, słuchajcie. Nie wiem, jak w tym tygodniu ten odcinek będzie, czy będzie z Kamilem, czy nie. W każdym razie najprawdopodobniej będę chyba kończył budować farmę. Będę kończył budować farmę. Gościu, albo przyspiesz, albo zwolnij. Bo nie mogę zmienić pasa. Raczej nie będzie z Kamilem, jak już powiedziałem. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale będę dokańczał farmę, czyli też nic takiego specjalnego. No i właśnie a propos tego chciałbym z wami tutaj troszeczkę pomówić na ten temat, ponieważ ostatnio na przykład, czyli dosłownie dzisiaj, wybaczcie za karetkę za oknem, dzisiaj oglądałem film Peacha, z którego z przyjemnością oczywiście oglądam jego odcinki. Wypowiadał się właśnie na temat tego, że tłumaczył jakby, czemu nie było odcinków przez dwa miesiące jakoś tak. Powiem szczerze, że z wielką uwagą słuchałem tego, co mówił, i mówił tam między innymi, że nie tylko, że nie chciało mu się nagrywać, nie tylko to miało jakby wpływ na to, że nie było odcinków, ale też to, że mówił o zbędnym shicie, tak jakby ja to nazwę, czyli takie odcinki o niczym, którymi jest zalewany YouTube. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Z tym, że stwierdziłem, że do tego się niestety przyczyniam, jeżeli chodzi o kanciaste przygody. Ostatnimi czasy naprawdę nie robię nic kreatywnego w tej serii, czyli kanciaste przygody. Na dodatek jestem tam sam od kilku odcinków, co też no jakby przekłada się na to, że nie mam za bardzo co robić, tak? Samemu. Owszem, da się coś robić, no ale jeżeli jest jakiś pomysł, ja tych pomysłów za bardzo nie mam. Co więcej, w związku z tym, jeżeli ten odcinek teraz, ostatni, co teraz wyjdzie jakby, może nie ostatni, generalnie powiem dokładniej wszystko w kanciastych przygodach, tutaj tylko o tym wspominam. A propos kanciastych przygód, tak, wybaczcie, ale jakoś jestem nieobecny, no, w ogóle myślami gdzie indziej odlatuję co chwilę. W każdym razie, jakby to wam powiedzieć, planuję po prostu albo wstrzymać serię, kurde, jakie lagi, planuję wstrzymać serię z kanciastych przygód do momentu, aż by nie wyszły mody, które ściągnąłem od Huśka, jak już wcześniej wspominałem o nich, i do momentu właśnie, jak wyjdą te mody, tak, w taki sposób, że będzie można je wykorzystać na multiplayer, tak, grać z kimś na serwerze. Jest to bardzo ważne, dlatego że póki co, jeżeli chciałbym grać na modach, to musiałbym grać sam. Nie mógłbym tego robić z Kamilem, dlatego że na serwerze nie da się póki co grać przy obecnej paczce tych modów, które posiadam. No i tak, i teraz pozostaje pytanie, tak, bo ja sobie rozważałem dwie możliwości. Albo przerzucić się na single player i póki co nie nagrywać z Kamilem, który i tak na razie ostatnio się zbyt często nie pokazuje, no ale jakby nie patrzeć, czas do czasu mógłby się pojawić. I grać na tym single player z modami. Oczywiście na 1.5.1, bo na 1.5.2 na razie się nie da. Ale to mi bardzo by nie przeszkadzało.
Druga sprawa, znaczy z drugiej strony mógłbym poczekać, po prostu wstrzymać serię i poczekać, aż wyjdzie jakby nowa paczka od Huśka i od tego drugiego gościa, którzy tworzą tą paczkę wspólnie. Czy nie poczekać właśnie, aż wypuszczą nową i będzie można grać na LANie. Oczywiście to też nie jest tak do końca potwierdzone, ja nie wiem, nie mam tej pewności, oni też nic na ten temat nie wspominali. Mówili tylko, że postarają się coś zrobić, żeby móc grać na LANie, ale nie jest to jakby potwierdzone czy coś takiego. W takim razie się zastanawiam, nie wiem jeszcze, co wy na ten temat powiecie, bo będę właśnie w odcinku z Kanciastych Przygód pytał się was, czy chcecie, żebym wstrzymał tę serię, czy chcecie, żebym się przerzucił na single player i nagrywał z modami. Myślę, że te mody bardzo dużo wprowadzą do właśnie tej serii, dzięki czemu będę mógł no, dużo rzeczy robić na nowo, jakby tak, bawić się tymi modami, patrzeć, co tam jest i tak dalej. No, także to tyle, jeżeli chodzi o kanciaste przygody. Co by tu jeszcze a propos jakiej serii powiedzieć? W ogóle tak, właśnie muszę się dziś przespać, z tego co widzę. No, nie wiem czy... Tak, chyba w poprzednim odcinku wiozłem ten ładunek, dalej go nie dowiozłem, jak widzicie. Nie za bardzo miałem czas, żeby grać. Także... Dobra. Myślę. A, o, to dobrze, że mi się teraz przypomniało. Jeszcze a propos serii ze Space'a Trójki po prostu. Nagrałem ostatnio, znaczy zabrałem się za nagranie odcinka z Dead Space'a Trójki. Wszystko fajnie, ekstra. Śmigało jak nic, jak nigdy dotąd. Tylko problem pojawił się taki, że czekałem, tak jak zawsze zresztą, na kolejny chapter. Dopiero wtedy zakończyłem odcinek. W przypadku tym, co teraz nagrywałem, to takie czekanie i przechodzenie gry dalej zakończyło się tym. Słuchajcie, że no, odcinek wyszedł 2 godziny. Takiego odcinka na pewno nie wrzucę na YouTube'a, dlatego że wiem, że nie lubicie takich długich odcinków. Nie lubicie godzinnych odcinków, nie mówiąc już o 2-godzinnym. To już w ogóle bym tam nie miał chyba żadnych wyświetleń dosłownie. A jeżeli już, to tylko takie przez 5 minut i na ranie. Więc postanowiłem podzielić to na 3 party. Nawet nie na 2, a co na 3. Tak. Pierwszy part będzie miał około 40 minut, drugi około 30 i trzeci około znowu 40. Właśnie, miałem się przespać. Także tak to wygląda. Więc nagrałem w sumie jeden odcinek, a będę go wrzucał przez 3 tygodnie, więc póki co w sumie dam taką jakby przerwę od Dead Space'a Trójki. No, tyle a propos Dead Space'a Trójki. Z innych serii to tam już nie ma nic ważnego. SimCity chyba tak będzie w tym tygodniu kolejny odcineczek, także myślę, że możecie sobie spokojnie obejrzeć. Tak, wiem, już zaraz będę spał. Dobrze. No i cóż, i słuchajcie, mam 15 minut, ja się przespałem. Za bardzo mówię już o seriach, w sumie to, co miałem powiedzieć, powiedziałem. I więcej, szczerze mówiąc, nie mam o czym rozmawiać. Nie dostałem żadnych pytań, więc na nie nie odpowiadam. Cóż, myślę, że w przyszłym odcinku jakieś pytanka dostanę. I się też oczywiście nie mogę doczekać już 25 poziomu, dzięki któremu będę mógł kupić najnowszy silnik 720 koni, słuchajcie. To będzie coś niesamowitego. Może jak ten ładunek dowiozę, to dostanę dużo. Dużo expa. Nie wiem, zobaczę. Cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka. I oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.